Siemanacko, przecież witam, swój kolejnego filmiku z Diablo ze stronki, znamy czas gry. De facto ma być 150 godzin, także naszrajbowałem pościka, nie jest długi. Zobaczcie, już praktycznie cały zeskrowałem, a nie, jednak jest długi, jednak jest długi. <noise> Dobrze jest trochę. Dobra, lecimy, nie śpimy. Osiągnięcie poziomu setnego w Diablo 4 zajmie ponad 150 godzin, według zastępcy dyrektora Juska Piepiury osiągnięcie poziomu setnego w Diablo 4 zajmie przeciętnemu graczowi ponad 150 godzin. Pipiura skontaktował się na Twitterze, aby wyjaśnić zamieszanie na podstawie różnych stwierdzeń do, dotyczących czasu gry na poziomie setnym. To, mamy tutaj screenshotika i generalnie Pipiura mówi, że um, zdobędziemy level setny i zajmie to jakieś 150 plus godzin, więc to nie jest powiedziane, że to jest 150, to będzie ponad 150. Um, zaledwie dwa tygodnie temu członkowie Team 3. Stwierdzili w wywiadzie dla PC Gamer, że godziny gry, aby osiągnąć maksymalny poziom w Diablo 4 powinny wynosić około 80 lub więcej. To było jeszcze przed tym postem, jednak w grudniu Wowhead wziął udział w wywiadzie grupowym, w którym piepióra wspomniał, że gracze będą potrzebowali około 150 do 180 godzin. Także zobaczcie, już jest, co chwilę jest zmieniane, aby osiągnąć poziom setny, co jest liczbą znacznie bardziej zgodną z tym, co potwierdził w swoim ostatnim twicie podczas tego wywiadu Blizzard potwierdził również, że ukończenie kampanii zajmie od 35 do 45 godzin. Jeśli chodzi o kwestii kampanii to nie ma jakiegoś super znaczenia, bo wiadomo, że każdy tę kampanię w miarę szybko ukończy i większość osób, zaraz przejdziemy do, do tego, do Meritum, większość osób będzie no Life, więc ta kampania jakby w ogóle kompletnie nie będzie miała znaczenia. Mi się wydaje, że robiąc kampanię bez skipowania filmików, jakoś takie super zagłębienie się tam w lore czy coś, to wiadomo, że to spowoduje, że to może przekroczyć pewnie o 10 godzin więcej czy coś w tym stylu, ale no ja generalnie to mam takie podejście, że tam na wszystko um, escape kładę. <laughs> Także tak, to będzie wszystko skipowane, omijane, ja tam nawet nie będę oglądał tych jakichś tam, nie wiem, super ekstra epickich filmów, po prostu chcę to zrobić jak najszybciej. A więc te filmy to sobie tam zostawię, jak już będzie po maratonie Diablo Już się uda zrobić max level i Wtedy to się dobrze zacznie grać, bo ten level 100 jakby nie daje nam Ukończenia gry 150 godzin mamy na to, żeby wbić level 100, a musimy wziąć pod uwagę fakt, że chcemy wyfarmić end gear Czyli mieć best in slot W każdym Slocie postaci w ekwipunku, więc e, No to będzie myślę Następne 10-150 godzin gry, nie chcę po prostu spekulować, bo nie wiem, tutaj sobie dla Beki zmemowałem mema z Reddita, 5 dni, <laughs> ale 5 dni nie ma 150 godzin, w 5 dniach nie mamy 150 godzin, no i ja wpadam na system i oczy kobry, ale ja raczej nie będę no life znaczy plan jest taki, że na pewno będę grał tydzień, no ale będę spał jak normalny człowiek, w jakim czasie damy radę zrobić Max Level, czyli te 150 godzin. Czyli jem sam trochę śpię i gram, tak? Tak to właśnie jest. Jem SRAM, trochę śpię i gram. Chińskie boty na pewno zrobią co w 6 i 25, no bo po prostu to jest dokładnie 150 godzin. Dwie osoby na jednym koncie na pewno będą w stanie to zrobić. Jakieś pokurwy na pewno będą w stanie to zrobić, ale nie wiem, wydaje mi się, że to fizycznie nie jest możliwe, żeby to zrobić. Um, no, bo trzeba spać. Zaraz zawsze przejdę też do jakichś dziwnych rzeczy typu amfetamina i że to raczej no, nie, nie dałoby rady i tak, nawet jakby ktoś 7 dni walił. No life jakieś sobie będą spały po 4 godziny snu, no to 20 godzin gry na dzień, 7,5 dnia to zajmie. Bardziej wyspane no life, czyli też dalej na kurwias, ale 6 godzin śpisz, 18 gry na dzień to jest 8,3 dnia. Bardziej wyspany i najedzony no life, 7 godzin snu, 17 godzin gry na dzień. Więc tak naprawdę wszyscy napierdalają, jedzą i śpią albo nie śpią. Eee, najedzony i wyspany lowlife, to, to się 8 godzin snu normalnie, czy tam 7 godzin snu, wstajesz, jesz i 16 godzin dziennie napierdala, co ci zajmie to 9, ponad 9 dni, do 10 dni. Eee, reszta to wiadomo, osób co grają mniej, to dłużej, więc na pewno dużo osób, co będzie grało totalnie casualowo, to może grać miesiąc i nie zrobić, albo w ogóle w sezonie nie zrobią, a ktoś będzie grał godzinę, no ale taki akurat sezon jest... Wakacyjny, więc wydaje mi się, że bardzo dużo osób będzie brało tak jak ja, typowo urlop na Diablo. Ja jednak biorę dwa tygodnie, miałem brać tydzień, ale z tego co widzę, jakieś 150 godzin to. Nie pierdola się i po sobie oraz dwa tygodnie będziemy grać, dusić, także dla osób, które są zainteresowane długotrwałym postem, który pozwala łatwo wejść w stan ketozy, w którym ciało pobiera energię ze tkanki tłuszczowej jako głównego paliwa energetycznego, zapraszam na blok o suplementacji kardio-keto i ogólnym zdrowym trybie życia i ten blok jest tutaj w danym jak sobie wciśnięcie Switch to Pro, to was przeniesie i tutaj możecie sobie się zainteresować bo ja systematycznie cykluję i z węglowodanów, jak robię masę, przechodzę na tłuszcze i na keto i tutaj możecie sobie przeczytać o tym, jak wejść w stan ketozy i to ogólnie powoduje to, że macie od chuja energii i jeżeli ktoś ma zamiar, no tutaj jest już po keto, po 3-dobowym poście, co jadłem na śniadanie na przykład, jeżeli ktoś ma zamiar napierdalać fest i zrobić jak najszybciej, to wydaje mi się, że to jest spoko. Ja teraz przeczytam trochę o o tym, jak to widzę i um, o tym jak tego nie widzę, żeby nie walić dziwnych rzeczy, ale jak to lubi, to why not. To pozwala na zoptymalizowanie wydajności organizmu, co wiąże się z większą produktywnością każdego dnia. Im dłużej nie będziemy jeść, tym większego kopa energetycznego będziemy mieć na długie godziny robienia czegokolwiek. Nawet granie na konsoli czy komputerze. Trzeba tylko pamiętać, że jakiekolwiek spożycie cukru podczas postu wytrąci nas z ketozy i pierwsze wejście pokazało to za minimum 36-48 godzin, bo tu chodzi o to, żeby się nam cukier wątrobowy i mięśniowy, czyli tak zwany glikogen, wypalił podczas postu. Ja tutaj jeszcze trochę po tym poście nawinę, bo to może zaciekawić jakieś osoby i faktycznie jest w chuj mega petarda, żeby cokolwiek robić i na pewno to... Jak ktoś jest na i będzie grał, to na pewno będzie miał więcej pary niż osoba, która będzie jadła. Zaraz tutaj to doczytam. Posty przy odpowiednim nawodnieniu i suplementacji. Chyba ehm... powinien dać post. Przepraszam, post przy odpowiednim e, nawodnieniu i suplementacji jest, tylko ja przeczytałem y. Nie widzę żadnego problemu, żeby spać po 4 godziny i grać po 20. Tak, bo teraz mówię, jestem full keto, więc wiem o co zapierdala, więc mógłbym taki tryb zrobić. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o keto i długich postach, które można wprowadzić do aktywnego i zapracowanego trybu życia, ja teraz aktualnie w Tartaku pracuję, więc też no, napierdalam po prostu, muszę dechami nakurwiać i też jestem na keto i moje śniadanie naprawdę nie jest duże, ale dzięki temu, ja w ogóle mam teraz trzyma bardzo małe posiłki, ale mam w chuj pary, mam w chuj pary i keto to jest energia. Jak ktoś nie ogarnia w ogóle keto, to może sobie zobaczyć na YouTubie gościa Keto Kosur, Um, ja też będę tutaj na, na kanale, na tym vlogowym, też opisywał różne rzeczy, oczywiście ze swojej perspektywy, czyli typowego no-life'a. Więc ko kogoś to może zainteresować, bo ja też dodam tutaj na ten kanał e, mój blogowy o suplementacji, e, też będą przedtreningówki i przedstreamingówki, może nawet tam dodam jakieś inne rzeczy. Na razie jest suplementacja, którą na co dzień używam i wydaje mi się, że to jest e, spoko, jak ktoś nie ma żadnego pojęcia o keto, bo na keto nie trzeba tkwić, nie trzeba być, żeby prowadzić jakiś super zdrowy tryb życia, ale można się na tyle zainteresować, żeby na przykład to zaaplikować. Będzie zaimplementować do swojego życia na przykład tylko na weekendy. E, I cyklować sobie, że jesteś na węglach i na keto, albo typowo na ten maraton, który też tu zaraz wyjaśnię, bo to nie jest tak, że wy będziecie mieli w tym keto nie wiadomo ile być, tylko na przykład na 5 dni czy na 7 dni, jak będziecie grali. Mm. Także e, mój blok jest o, o suplementacji cardio keto i mor Osoby, które będą chciały przynulefić na węglowodanach, czyli standardowy zestaw snickers, zupka chińska i energetyki. Oczywiście nie chcę wszystkich osób dorzucać do jednego wora, ale ja tak kiedyś też cisnąłem, że po prostu w kafejkach internetowych to po prostu były snickersy, zupki chińskie, energetyki. Brało się dwa litry 7 Napa i rano o piątej otwierali plikarnię i się nakurwiało. Pozdrawiamy Shadow'a. <laughs> Jak słucha i tak będą musiały i spać te osoby, które będą jadły, tak? Znaczy wiadomo, każdy będzie musiał i spać, ale zmierzam do tego, że e, dużo większe odsypianie będzie mieli na, prostu na chujowej jakości węglowodanów nie? E, Dłużej niż 4 godziny. Będę musiały i spać dłużej niż 4 godziny, bo to was po prostu zmuli. Chyba, że jakiś pokur będzie walił fetę przez 6 dni, i teraz wydaje mi się, że to nawet, że to i tak nie jest możliwe, że po prostu nie, nie da się czegoś takiego zrobić. Ale szczerze wątpię, żeby dało się to zrobić bez snu nawet na to nie koksu. No bo taka jest prawda, no po prostu do, do człowiek jest tak skonstruowany, że no. Prędzej czy później po prostu będziemy zmęczeni jeżeli faktycznie to jest 150 godzin To, to trzeba jakoś tak rozbić sensownie I lepiej spać po 4 godziny, bo optymalnie Będziemy mieli więcej energii niż nie spać Ale go for it Cox, Red Bulla, jedziecie z tematem Dajcie znać e nie, 500 w ktoś nazywał pierdolą. Right mate, dobra, dobrze. Więc jednym rozsądnym rozwiązaniem. Więc jednym rozsądnym rozwiązaniem jest wejść w stan ketozy podczas już samego maratonu Diablo 4, a wcześniej cały tydzień wpierdalać w chuj żarcia, na jakie macie ochotę, bo to jest tak zwane doładowanie węglowodonowe, czyli zrobić tak zwane doładowanie węglowodonowe, które wyprzedzam to, co jest tutaj na tym poście, kurczę, czytam w myślach swoich które jest stosowane w różnych dziedzinach sportów wytrzymałościowych, takie jak maratony, 42 km, ale tutaj tutaj tak jest bardzo mało. Fakt w skali godzin do siedzenia przy komputerze nie jest to miarodajne, lecz wysiłek na pewno adekwatny, 24 godziny spędzone bez snu przy komputerze to wydaje mi się, że będziemy też tak wyjebani, jakbyśmy za pierwsze razem mieli maraton, bez chociaż wydaje mi się, że ja bym tam mógł pierdolnąć maraton, nigdy nie biegałem, ale jak mogę na rower się 6 godzin i jechać tym samym tempem, to tam wydaje mi się, że maraton to bym miał było... Z palcem dupie bym zrobił, ale niemniej jednak przejdźmy dalej. Ciekawostką jest fakt, że jest multum wyścigów, o których człowiek nawet nie słyszał. O człowiek nawet nie słyszał, takich jak transcendencyjny bieg na 3100 mil, czyli prawie 5000 kilometrów, i what the fuck. I teraz sobie przeczytam jeszcze wątek o tym i teraz już kończymy. Wyścig South na 3100 mil to najdłuższy na świecie certyfikowany bieg pieszych. W 1996 roku Sir Simon tworzył to wydarzenie jako wyścig na 2700 mil, 4345 kilometrów. Podczas ceremonii wręczenia nagród w tym samym roku zadeklarował, że edycja z 1997 roku zostanie przedłużona do 3100 mil, czyli na 5000 kilometrów prawie. Ten trwający kilka tygodni wyścig jest organizowany przez 3 Chimoney Marathon Team i odbywa się latem każdego roku w Queens w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. Trasa ma długość 3100 mil, 4989 km. Biegacze pokonują 5649 okrążeń jednego rozbudowanego bloku miejskiego na Jamajce, Queens, 164 miejsce do Abbey, Abigail Adams, 8040 Avenue, 168 Street do Grand Centro. Teraz to będzie miało wszystko sens, co czytam. Parkoje ulice są normalnie użytkowe. Biegacze mają 52 dni na pokonanie dystansu, biegnąc od 6 rano do północy. Także o ja. Pierdole. Średnio 60. Około 60 tam mil, czyli średnio 100 kilometrów każdego dnia. I teraz zobaczcie, oni biegną, bo nagrodą, nagrodą jest zwykła koszulka, płyta DVD lub małe y, trofeum. Dałem to specjalnie na różowo oczejewne żebyście skumali, że goście popierdalają 100 mil dziennie, żeby przykurwić 5000 kilometrów i tutaj nic nie dostajemy za to. Dlatego to się nazywa transesencyjny bieg. Dlatego sobie można wejść tu w odnośnik na Wiki, żeby zajarzyć o co Kaman. Po prostu szukamy swojego istnienia. Na przykład w tym biegu, tudzież poprzez robienie jakichś dziwnych, ekstremalnych rzeczy. Czasem człowiek wychodzi z siebie, żeby osiągnąć niemożliwe. Osiągnąć niemożliwego niekoniecznie dla jakiejkolwiek nagrody. Po prostu robi to, bo jest to jego drugą naturą, z którą się urodził i nie kwestionuje tego, ani nie zastanawia się, czy będzie to zdrowe, trudne, niemądre, niedorzeczne lub niewykonalne. Tak jak się Alona Maska w jakimś wywiadzie pytali ostatnio. Czy on tam jest zmęczony, jak coś tam robi, albo czy ma jakieś tam self-doubty, że wątpi w siebie czy coś. On mówi, że w ogóle nie ma takiego mindsetu, że u niego nie ma lewo albo prawo, tylko jest. a... a nie, nawet nie ma, że nie jest zrobione, tylko kurwa jest po prostu. Nie ma innej opcji się na tym nie zastanawiać. W sumie dobry mindset. Po prostu to robimy. Także Elo mordy, jebać biedę, pamiętajcie, dobrego kompa sobie kupcie, na nakurwiajcie, jak nie macie do roboty, kurwa jeśli sobie ogarnąć, bo to przecież żal dupa ściska, żeby na taką grę nie ogarnąć no i co, ogień i na martonie się widzimy w Diablo, tak, że ja mam takie podejście, że nie wiem jakie mam podejście ja na pewno będę się starał jak najdłużej e, grać, wydaje mi się, że 24 godziny to chyba dam radę, a później będę spał po 4 godziny taki jest plan ataku, żeby Eee, Przejść po pracy, pójść w kimę, wyspać się normalnie 8 godzin, W staciach człowieka ja jestem na full keto, więc ja nie będę musiał nic jeść. Aczkolwiek jak zjem tłuszcz, to też nie wytrącimy z ketozy, więc mogę sobie kebaba nawet zamówić na pełnej wyjepce i go zjeść. Tylko ta jak polega na tym, żeby nie tracić czasu też na jedzenie, więc raczej będę miał kurwę wody z potasem. Trzeba uzupełniać potas i elektrolitami, więc ja też zrobię bloga na tej mojej stronce tutaj. O suplementacji, tutaj dodam po prostu gaming, albo hydration, też woda, nawodnienie, bo też jest dużo rodzajów nawodnienia i tak dalej. Nie chcę już tego przedłużać, tego wątku, ale na pewno, jeżeli tutaj przygotuję sobie jakiś zestaw, to pewnie zrobię też shortyka, jakiegoś tam filmik nagram czy coś, też chciałbym pokazać, jak tutaj No Life się będzie przygotowywał do, do gry, bo dla mnie to jakby tam 16 godzin dziennie to, to jest taki just like that z palcem w dupie, więc ja bym chciał jakby przeskoczyć. Pan maraton w Diablo chce zrobić, będę napierdalał 5 dni, aż umrę, tam chuj tam nie. Ważne, żeby zrobić. No ja mam takie podejście, więc nie chcę mówić, że nie, ale nie ukrywam, żebym przykurwił. Także jeszcze raz, dzięki za uwagę, do zobaczenia. Zapraszam na kolejny filmiki z Diablo, zapraszam na stream. Oczywiście ten stream na live, czy tam ja tam e... czat może i będzie włączony, ale tam będzie tylko dla subskrybentów i ja też tam się na tym skupię, nie będę, po prostu no, ja będę się skupiał na grze. E... Tak chciałbym powiedzieć, nie? żeby tam nie było zdziwka, że. Tutaj mówię, że będzie live, 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 a tam, kurwa, koleś nie będzie się nic nazywał. No nie, no bo po prostu muszę się skupić i napierdalać, a później jak już kurwie i wszystko zrobię, to sobie będę mógł pójść e, do budy kebaba kupić, przyjść, odpalę kamerę i wtedy będę wpierdalał i będę mógł gadać, chyba, że będę tak wyjebany, że pójdę spać i będę, jak ten koleś tutaj na zdjęciu, <laughs> taki oczy miał. Dobra, jeszcze raz, fajnie, dzięki za uwagę, do zobaczenia, do zobaczenia. E, Ja ogólnie zapraszam na mm, strumyk, ten y, majowy. E, ale też ostatnio mówiłem, że będę grał długo. Nie wiem, może będzie tak, że będzie tylko na parę godzin. Jakiegoś, powiem tak, nie mam jakiegoś ciśnienia, już tą Open betę wygrałem, już dokładnie mam plan o co i jak zrobić. Tak naprawdę ja mam ciśnienie, żeby nakurwiać jak najdłużej się da, ale już wiecie, w pełną wersję, która wyjdzie, więc zobaczymy jak ten strumyk tutaj będzie. Jak mnie zmoli, to pójdę spać, jak mnie nie zmoli, to będę siedział i będę grał i będzie można sobie tutaj pogadać ze mną e, piątek, jak ktoś ma ochotę oczywiście o Diablo albo o, o nie wiem, o siłowni, o jedzeniu. Czy ktoś lubi sernik? Bo ja lubię sernik na przykład, także zapraszam, jak coś trzymać się. Na razie hej, cześć.